Norbi jest jednym z najbardziej szalonych muzyków w Polsce. Prywatnie, poznając Ciebie, zawsze mam wrażenie, że mam do czynienia z osobą pełną pomysłów. Prawdopodobnie te leki jednak nie działają i to jest tylko ta kwestia, ale czy zwiększać dawkę? Nie, bez sensu, nie? Nie da się już bardziej, bo to... Tak, za duża jest. Trzeba pamiętać, że muszę zagrać jeszcze parę występów w tym tygodniu, więc rzeczywiście. Czy te leki pomagają w inwencji muzycznej? Mi się wydaje, że one blokują właśnie. Tak, one blokują. Co by było, gdybym nie brał? Mówiąc poważnie, i tak już jestem w takim wieku, że raczej ludzie mi robią piosenki i teraz jestem na takim etapie, że robią. Chociaż co to jest za czas zwariowany? Jest maj, za chwilę czerwiec, lipiec, sierpień i tak dalej. A ja mam, wiesz, co weekend... tych koncertów dość sporo. Nie nudzi się tym ludziom? Ważne, że płacą. Aha, i teraz dochodzimy do klu. Po co artysta tworzy i koncertuje? Ja jestem artystą komercyjnym i nigdy nie udawałem. Ci, którzy mnie znają od takiego, to wiedzą, że ja nigdy nie oszukiwałem, że przecież jest to jakaś wyższa sztuka, czy nie wiadomo co. Ja robię muzykę komercyjną, robię muzykę taneczną, która wpada w prawym uchem, wypada lewym. No, a wiąże się to oczywiście z gratyfikacją, więc ci artyści, którzy mówią, że pieniądze fuj, kłamią. Czyli po prostu jeżeli tworzymy tylko i wyłącznie dla siebie, to nie tworzymy właściwie... To znaczy ja tworzę dla ludzi, ale jest to taki gatunek muzyczny, który powoduje, że nie zastanawiamy się nad tym, co to są za piosenki. One mają nas rozśmieszyć, bawić i mamy w danym momencie, kiedy jest artysta na scenie, zaśpiewać. Nawet być może zapomnieć o nich, a przypomnieć sobie po jakimś czasie. Jest maj. Czy kobiety nadal są gorące? Słuchaj, tak, bo kaloryfery już nie... Właśnie, ja dzisiaj tak wymarzłem w nocy. Co ty gadasz? Poważnie. Musisz kobietę wziąć albo dwie, albo trzy. Kobiety są dalej gorące, nawet słyszałem wersję, że są wymagające, potrzebujące i podniecające. A moja córka, jak była mała, śpiewała, że kobiety są w golące, więc no... A kiedy nagrasz nową wersję tego utworu? Nie. Zrobiliśmy to byłby hit, naprawdę. Ja wiem. Zrobiliśmy z DJ-em Adamusem, z Wet Fingersami wersję... Dziewczyny, czy widzicie, że jest wywiad? Okej, guys. Zostaliśmy wywaleni, ale nie szkodzi. Zostaliśmy wywaleni, ponieważ nie chcą organizatorzy, abyśmy kręcili na ściance. No trudno. Tu. Dobra. Kończymy. Czyli nowa wersja tego utworu. Nie, jest bez sensu. Nie, robimy nowe piosenki. Jesienią, myślę, wydamy kolejne jakieś fajne numery. Dostałem fajną piosenkę z Serbii, teraz po serbsku. Trzeba ją przełożyć tylko na polski. Nie, oczywiście. Naprawdę bardzo fajny numer. Czyli trochę jak Maleńczuk. Tak, ale w takim stronę bardziej popu, ale naprawdę, słuchaj, no czad, naprawdę super. Kiedyś taką piosenkę dostałem, niestety nie było praw wyczyszczonych autorskich i nie mogliśmy jej zrobić, a szkoda. A teraz mamy drugą szansę od tego samego producenta, zobaczymy. Dlatego, słuchajcie, kochani, na razie to zapraszam tak, norbi.com.pl, patrzymy gdzie jestem, jedziecie w Polskę i śpiewamy razem. Co więcej, jak będziesz chciał, to witniemy, ale jak wejdziecie na stronę norbi.com.pl, to w ogóle wyświetla się numer telefonu Norbiego. Dzwońcie do mnie. Wiem, bo tak poznałem Norbiego parę lat temu. Dzwońcie do mnie, pamiętajcie, pieniądze prześlemy pocztą.